Szczerze, nie mam pojęcia. Wiem, kto strzelił teraz od trzeciej ligi, ale tutaj obstawiałbym Bartka Matusiaka. W marcu zaczynaliśmy ze Skalnikiem Sulejów. Serhi na połowę. Dobra. No na pewno bardzo ciężki wybór, bo troszkę tych bramek udało się strzelić. Ale wydaje mi się, że tutaj bramka Huberta Karpińskiego z Lechią, Tomaszów Mazowiecki. Raz, że była też bardzo ważna, a dwa, że no naprawdę sporej urody była. To trzeba przyznać, bo tutaj z woleja z pierwszej piłki, z takiego półobrotu, to no, chyba wszyscy byli zaskoczeni. Szczerze mówiąc, myślę, że nawet sam Karp. Myślę, że Łukasz Wroński. Bartek Bartosiak. No to dojdziemy do jedynki. No to Przemek Zdybowicz. Nie chcę strzelać, bo jeszcze się obrazi na mnie Przemek potem, że za mało, ale 20. To pierwsze inauguracyjne spotkanie z Pelikanem Łowicz tutaj u siebie. Nie był to jakiś piękny mecz, nie ma co się oszukiwać, ale no tutaj dla mnie jako dla bramkarza, no miałem akurat tam wtedy troszkę roboty, udało się pomóc zespołowi. No i co, no takie właśnie, takie trzy punkty są bardzo ważne, myślę, w perspektywie całego sezonu. Wtedy Pelikan postawił trudne warunki i tak dla mnie osobiście wydaje mi się, że taki najfajniejszy mecz, też dobrze zacząć cały sezon. Na pewno to dało nam takiego kopa dalej i udało się tam wtedy zbudować taką, no może niewielką, ale jednak serię. Także zwycięstwo. Ja. Jarek Trzybocki. Mati Szymory. Przemek Zdybowicz. Nie no, Serek nie. Fajnie Serek. No. Obstawiłbym Matiego Szymorka. Mimo wszystko, bo tutaj no trzeba to powiedzieć jasno, no ma życiówkę teraz, jeżeli chodzi na to samo zdobywanie bramek. Solidnie też wygląda w innych aspektach, więc też grał na dwóch pozycjach różnych i wydaje mi się, że bardzo dobrze sobie poradził na tych pozycjach, no to obstawiłbym jego, szczerze mówiąc. A tak jakby miał kogoś bonusowego dać, to no myślę, że mimo wszystko Jarek Trzeboński, bo grał dużo tych meczów, na pewno też taka newralgiczna pozycja, bo stoper, wiadomo, duża odpowiedzialność, ale myślę, że całkiem nieźle sobie poradził. Tutaj wiadomo, no jednak trzecia liga, czwarta liga jest znaczna różnica i myślę, że jednak dał sobie radę. 8-2, bo Włókniarz. Zjednoczeni. Nie no, zabił mnie, ale nie przypomnę sobie. Będę strzelał pół ligi. No, tak jak powiedziałem wcześniej, już ten mecz z Pelikanem na pewno tutaj był niezły. Też z Concordią, te dwa pierwsze mecze, że mu nie udało się tak sporo sytuacji gdzieś tam pomóc. No ale dobrze, jak skoro był już ten Pelikan, to dajmy, że niech będzie ta Concordia Elbląg. Też tutaj 1-0, to wiadomo, jedna bramka różnicy, to jednak gdzieś tam, wiadomo, jednak ta rola bramkarza w meczach, gdzie drużyna wygrywa przekonująco, to mało kto o tym później pamięta. Także myślę, że to nie będzie ta Concordia. Wygrane co prawda, ale pucharowe spotkanie z Radomskiem. Tak na szybko, jak mam coś powiedzieć, to wydaje mi się, że tam gdzieś tam no na pewno nie pomogłem wtedy przy bramce i też od początku był taki ciężki mecz, trzeba go było po prostu przepchnąć i wygrać i przejść dalej i zapomnieć, tak niestety. Także, ale finalnie udało się go wygrać, więc mimo wszystko gdzieś tam nie było najgorzej. Bartek Bartosiak. Nie no, bo to było za proste, to dałbym oczywiście na stadion jako najładniejsze, ale na broni Radom był naprawdę ładny stadion, też Radomiak korzystał z niego w Ekstraklasie, więc no, samo to nawet mówi. Co prawda kibiców nie było wtedy jakoś zbyt wielu, ale no mimo wszystko sam stadion i nawet murawa były naprawdę fajne i tam z chęcią bym wrócił, a gdzie bym nie wrócił, to na pewno do tego Łowicza, bo szczególnie o takiej porze roku, czy to właśnie gdzieś jesień, zima, czy wiosna, początek, bo no jednak murawa to było coś naprawdę niefajnego i cieszę się, że naprawdę przepchnęliśmy ten mecz, bo dawno nie grałem na takiej murawie.
Mati Szymorek, Łukasz Wroński, Bartek Bartosiak, Mikołaj Boś, Mikołaj Grzela. Myślę, że Łukasz Wroński tu zdecydowanie pierwsza osoba, która przychodzi na myśl. Ani razu. Z Wiktorią Sulejówek, wyjazdowy, bo na pewno po tym meczu jest bardzo duży niedosyt nawet do teraz. Gdzieś tam kontrolowaliśmy, może nie kontrolowaliśmy, ale no mieliśmy zdecydowaną przewagę w całym meczu. Gdzieś tam przeciwnik stworzył praktycznie jedną sytuację i ją wykorzystał. No i na pewno gdzieś tam siedzi ten mecz w głowie, bo no, uważam, że po prostu no, powinniśmy go wygrać i tyle, nie ma co tutaj się rozwodzić. Także jakby się dało, to i jestem przekonany, żebyśmy wygrali ten mecz, gdybyśmy jeszcze raz go zagrali. Jarek Trzeboński, Klaudiusz Kras, Przemek Zdybowicz? Nie, Artur Golański? O, 9. 32. No kurczę. No dobra, to obstawię moje, w sumie też było wesoło. To był taki fajny czas, bo to był czerwiec, fajna pogoda, już końcówka sezonu. A co się działo, to zostawię dla siebie. Mikołaj Bociek i ja. Z Omegą Kleszczów. U siebie. 1-0 wygraliśmy. Kamil Mizera wtedy strzelił bramkę, to pamiętam. To było bardzo ważne zwycięstwo, bo tam by się nam sytuacja bardzo skomplikowała wtedy, gdyby nie udało się tego meczu wygrać. No jest kilku. Najczęściej no to myślę, że Klaudiusz Krasa, Mikołaj Bociek. No i czasem mi się uda tam dorwać do sprzętu. A największy hit to Selece w klapkach Nike'a, coś tam, no, dałbym to. A no właśnie tu mnie zaskoczyłeś, bo wiem ile w trzeciej lidze dokładnie, a w całym roku 15. Szczerze mówiąc, to ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie, bo co bym nie powiedział, to tak naprawdę cała drużyna tutaj zrobiła to osiągnięcie. Wiadomo, ktoś tam miał troszkę mniejszy, ktoś tam troszkę większy wkład, ale no myślę, że jednak byłoby niesprawiedliwe odpowiedzieć na to pytanie inaczej. I tutaj jedyne, co mogę powiedzieć, to drużyna. Żebyśmy po prostu awansowali wyżej, no nie będę ukrywał, gdzieś tam każdy ma swoje ambicje sportowe i też uważam, że ten klub zasługuje, żeby być wyżej. I na pewno zrobimy wszystko, żeby od siebie, jako cała drużyna, żeby to osiągnąć. Czy wyjdzie, zobaczymy. Ale myślę, że tutaj warto się skupić po prostu na wygrywaniu kolejnych spotkań, jedno po drugim. I jeżeli tak będzie, nasza gra będzie wyglądać dobrze, to myślę, że awans no to będzie rzeczą normalną przy takim biegu wydarzeń, tak, że będziemy po prostu podchodzić do każdego meczu indywidualnie, wyciągać ile się da z każdego meczu i wtedy myślę, że będzie wszystko dobrze.